Witam Państwa, tutaj program Piłka Grze, a moim Państwa gośćmi dzisiaj reprezentanci, piłkarze Wisły Płock, młodzi zawodnicy, którzy przed sobą mają jeszcze wiele wspaniałych przygód w piłce nożnej. Tomasz Walczak. Dzień dobry. Igor Drapiński. Witam. Fryderyk Gerbowski. Dzień dobry. Chłopaki, wiem, że jesteście piłkarzami, jesteście reprezentantami naszego kraju na szczeblu młodzieżowym. Powiedzcie mi, jak można to pogodzić, bo od razu nasuwa się takie pytanie, jak można to pogodzić ze szkołą? Bo nie jesteście wyłącznie zawodnikami marzącymi o tym, żeby grać w piłkę, ale też ten bardzo ważny aspekt szkoły trzeba poruszyć i właśnie jak wy sobie z tym radzicie? W moim przypadku to jest indywidualny tok nauczania, czyli chodzę do szkoły 3 razy w tygodniu po 1 godzinie. Na początku w poniedziałek zaczynam językiem angielskim, we wtorek mam matematykę i w środę mam język polski. Tak to u mnie wygląda, a resztę przedmiotów zaliczam online, jak nauczyciele mi wyślą. Czyli nauczyciele jakby podstosowują się pod treningi, pod to, jak zamierzasz rozwijać się jako piłkarz, ale nie zapominasz też o tym, żeby się uczyć, o językach, bo to jest bardzo ważne, bo każdy piłkarz powinien znać nie tylko język angielski, ale jeżeli zamierzacie grać w innych ligach, to i niemiecki, i francuski. I tak naprawdę się, Tomek, rozwijasz też pod tym względem, tak? Tak, dokładnie. Dla mnie też najważniejsze są języki, na przykład język angielski, a resztę przedmiotów, czy to jakaś fizyka, to zaliczam online, a przede wszystkim skupiam się na językach. Okej. Okay. A Igor, a u Ciebie jak to jest? No, w moim przypadku jest tak, że wtedy, kiedy mogę być w szkole, powiedzmy mamy dzień wolny od treningów, to idę normalnie na lekcje, a gdy nie mam, gdy mam trening, no to wtedy po prostu mnie nie ma, a na zaliczenia sprawdzianów, kartkówek czy tam odpowiedzi ustnych, to umawiam się indywidualnie z nauczycielami na dany termin. A no która szkoła w Płocku tak pomaga właśnie takim piłkarzom? 70. Czy jest to szkoła właśnie, która pomaga piłkarzom? Jest to szkoła nie tylko, która pomaga piłkarzom, ale też szkoła też uczy zawodowo. Jest również tam SMS, także no szkoła sprofilowana piłkarsko. Szkoła sprofilowana piłkarsko. Ja rozumiem, że wy się uśmiechacie, ale tu bardziej pozytywnie, bo ja też uczestniczyłem do tej szkoły. Ja wiem, że w tej szkole jest bardzo dużo pozytywnych wydarzeń. Bardzo, bardzo dobrze można z kolegami żyć, bo ja zawsze uśmiechnięty chodziłem do tej szkoły, ale z tego, co pamiętam, świętej pamięci, dyrektor Szymański zawsze tych zawodników, sportowców promował. I tak jak teraz ty, Igor, jest bardzo to dobry dla ciebie kierunek, bo ta szkoła właśnie pomaga piłkarzom i będziesz mógł się rozwijać pod względem edukacyjnym, ale też piłkarskim i to bardzo dobrze. Powiedz mi, Fryderyk, a jak u ciebie wygląda ta edukacja, bo tutaj Tomek indywidualnie, Igor pod opieką szkoły numer 70, a ty? No u mnie trochę edukacja wygląda trochę inaczej, ponieważ pochodzę z Warszawy, to po prostu uczę się w Warszawie tak jakby. Lekcje mam online 3 razy w tygodniu, jest to język polski, matematyka oraz język angielski. No i są to w zasadzie przedmioty przygotowujące mnie do matury, która już niebawem. Tak, właśnie. U ciebie matura już niebawem, u mnie już daleko za. Porozmawialiśmy na bardzo poważny temat, a teraz na bardzo przyjemny temat porozmawiamy. Powiedzcie mi, jak w waszych głowach, jak w waszych głowach wygląda to, że jesteście piłkarzami, każdy z was inaczej dostał się do Wisły. Powiedzcie mi o swojej przyszłości. Jak to się stało, że jesteście Wiśle Płock? Swoją przygodę z piłką rozpoczynałem w Delcie Słupno w małym klubie w Płocku. Potem przeniosłem się, jak miałem 7 lat, do Legii, tam grałem 6 lat. Potem jak po Legii, to byłem w Escoli. Byłem w Escoli 2,5 roku i od lipca 2021 jestem w Płocku. Tomek, tak naprawdę jesteś najmłodszy, ale masz największą
karierę, jeżeli chodzi o reprezentację Polski ze wszystkich zawodników, którzy są w dzisiejszym studiu. Powiedz mi, od kiedy i w jakim klubie już wypatrzono Cię w reprezentacji? W reprezentacji wypatrzono, jak miałem 14 lat, to był pierwszy mecz z Ukrainą, jak byłem w Legii Warszawa. Następnie, jak byłem w Escoli, to tam jakieś były konsultacje, a mecz tak naprawdę zagrałem z Ukrainą i ze Słowenią. Tak, wypatrzył Cię... Z Meksykiem jeszcze. Trener Bartłomiej Zalewski jest to bardzo dobry trener, znany wszystkim zawodnikom, znany wszystkim trenerom na różnych kursach, na różnych konferencjach, ale i w PZPN-ie, pełniący najwyższe funkcje. Powiedz mi, jak wpłynął na Ciebie ten pierwszy trener z reprezentacji, bo ten pierwszy trener to jest zawsze ten pierwszy trener, czy klubowy, czy reprezentacyjny? Na pewno pozytywnie. Jak pojechałem pierwszy raz, duża jakość, jestem zadowolony tam, że udało mi się tam pojechać i zagrałem mecz i strzeliłem bramkę, miałem asystę, więc to był taki pierwszy mecz reprezentacyjny, więc jestem zadowolony z tego. Bardzo dobrze, cieszy się cała publiczność i całe Stowarzyszenie Wisły Płock, bo teraz możesz rozwijać się właśnie u nas w tym klubie. Legia Warszawa już była, Escola już była, ale tak naprawdę jesteś w najważniejszym punkcie. Teraz jest Wisła Płock. Tutaj masz zdobywać szyby piłkarskie i już masz pierwsze minuty. Powiedz mi, jak po tych pierwszych minutach? No niesamowite uczucie, jak w tak młodym wieku debiutuje się w Ekstraklasie. Już mam na koncie 4 występy, więc jestem bardzo zadowolony, też dziękuję za zaufanie trenerowi. Będę pracował dalej, żeby dostawać więcej tych minut i tak to wygląda. Pierwsze minuty, ale też pierwsza bramka w Pucharze Polski. Powiedz mi, co czuje taki młody zawodnik po strzeleniu goła? No w moim przypadku to była cieszynka, tak jak każdy widział, to nie wiem co ja miałem sam w głowie, bo po takiej bramce się marzyło o tym, żeby wejść, żeby strzelić i się udało, więc nic, tylko się cieszyć. A cieszynka, to już zostawię to dla siebie. Okej. Okay. Igor, a powiedz mi, Igor, reprezentacja, ale żeby zagrać w reprezentacji, trzeba najpierw zagrać w klubie macierzystym. Tak jak u Ciebie jest Wisła Płock. Powiedz mi, czy było trudno, czy dalej jest trudno, czy ciężko Ci się przebić do pierwszego składu, bo żeby dostać kolejne powołania, tak naprawdę trzeba dalej grać. I powiedz mi, jak u Ciebie ta sprawa wygląda? No zgadza się, trzeba grać, żeby dostawać kolejne powołania. Akurat w moim przypadku jest trochę ciężej, jako że jestem środkowym obrońcą. Raczej na tej pozycji grają bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy mają trochę więcej lat, no ale trzeba walczyć dalej, żeby dostawać kolejne szanse. Jasne, u Ciebie jest bardzo pozytywnie, bo Ty masz obok siebie Kubę Rzeźniczaka, który jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników na tej pozycji. Powiedz mi, czy Kuba dużo Ci podpowiada, czy Kuba ogólnie podpowiada młodym zawodnikom? Tak, pomaga. Daje jakieś różne wskazówki, jak się ustawić, czy jak zagrać. No i to na pewno daje dużo potem pozytywów. Jasne. Możesz czerpać od najlepszych zawodników i tak naprawdę to jest dla Was najlepiej. Najlepiej, bo ci zawodnicy doświadczeni Wam przekazują mega, mega ważne informacje i Wy możecie z tego czerpać. Nie każdy piłkarz może, nie każdego piłkarza inni nauczają, więc uczcie się i bierzcie przykład z tych starszych chłopaków, przykład boiskowy. Fryderyk, Ty tak naprawdę już praktycznie w tej najstarszej kadrze młodzieżowej występujesz. Powiedz mi, jak to się dzieje, że jesteś dobrym zawodnikiem, a tak naprawdę dodatkowo dostajesz powołania. Nie, że od razu jest pierwszy jakby traf na ciebie, tylko dodatkowo, bo dwa razy tak już się stało. Tak, myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta ze względu na to, że w ostatnim czasie jest trochę mniej minut w klubie. No i myślę, że to jest główna informacja dla trenera z kadry, że trzeba takie zawodnika, załóżmy, dowołać w miejsce nieobecnego. Mhm. Ale jak już na tej kadrze jesteś, to dajesz kibicom wiele emocji pozytywnych. Powiedz mi, jak u Ciebie jest tą sferą mentalną? Bo być dowołanym, to dla Ciebie znaczy dać dwa razy więcej siebie, czy ja jestem dowołany, ale to było moje miejsce? Znaczy, kadra to jest kadra. Nieważne, czy jest się od razu powołanym zawodnikiem, czy jest się dowołanym. Trzeba pomóc reprezentacji, no i cieszę się z każdego powołania. Mam tak naprawdę do Was ogólne pytanie i chciałbym, żeby każdy z Was odpowiedział w dwóch, trzech zdaniach na to pytanie.
jak radzicie sobie ze sferą mentalną, bo dużo się dzieje wokół każdego z was. Powiedzcie mi, jak radzicie sobie z tym, żeby sodówka nie uderzała do głowy, żebyście skupili się wyłącznie na tym, żeby poprawiać swoje umiejętności. Wiem, że do tego jest potrzebne dużo pracy, ale i dużo pokory. Jak wy sobie z tym radzicie? No to na pewno, jeśli mówimy o tej pokorze, no to ona jest najważniejsza. Ogólnie głowa w piłce nożnej jest najważniejsza. Jak pracuję nad mentalem? Współpracuję z panią psycholog, która pomaga mi w tej sferze mentalnej. A propos tej dalszej pracy, no to współpracuję z różnymi osobami, które pomagają mi również w sferze motorycznej. No i myślę, że warto w tym wieku inwestować po prostu w siebie. Nieważne, czy to są małe, czy wielkie pieniądze. Po prostu każdą złotówkę ładować w siebie. Bardzo dobry plan. Igor, u ciebie jak jest z tą sferą? No ja również, tak jak Gerbo, pracuję z psychologiem sportowym. Dużo pomaga mi tata, czy tam menadżer przed meczami. No i jakoś daje radę. Ciebie jest bardzo ciekawe, bo tata jest trenerem. Spotkałem go na jednym z turniejów. Nie są to najstarsi, ale pracuje również z młodzieżą. I tutaj tata ci na pewno dużo pomaga, bo sam na pewno grał w piłkę, jest trenerem. Sfera mentalna nie jest mu nieznana, także tutaj masz duże wsparcie od taty i z tego się trzeba cieszyć. Tomek, u ciebie jak jest z tą sferą mentalną? W moim przypadku, tak jak chłopacy powiedzieli, również pracuję z psycholog, z panią Katarzyną Skwarek już od dłuższego czasu, 2 lata. Praca przebiega naprawdę pozytywnie, jestem bardzo zadowolony, dużo mi pani pomaga, czy to w złych momentach, czy to w dobrych i tyle. Z tego się trzeba cieszyć. Życzę wam wszystkiego dobrego na długiej drodze bycia najlepszym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Drodzy kibice, trzeba pamiętać o wsparciu Wisły Płock oraz drugiej Wisły Płock w spotyczkach ligowych. Już na najbliższe spotkania Wisła Płock zagra z Wisłą Kraków, następnie z Niecieczą. Pierwszy mecz odbędzie się na stadionie w Krakowie 25 kwietnia. Drugi mecz na stadionie w Niecieczy 1 maja. Już najbliższą niedzielę Wisła 2 Płock zagra na stadionie miejskim imienia Bernarda Szymańskiego o godzinie 11 z KS Troszyn. Do zobaczenia.